Witajcie. Witajcie, nazywam się Łukasz, prowadzę kanał Wildlife Super Photocam oraz Super Photocam. Na Instagramie, na Facebooku to są dwa różne kanały. Wildlife Super Photocam zajmuje się bardziej wildlife, Super Photocam, ludzie, street, takie tematy. Dziś chciałem Wam pokazać, coś przyszło do mnie, do tego obiektywu. I chciałem Wam pokazać, co takiego przyszło. Zaraz i pokażę. Przyszła do mnie paczka z Amazona. O. Otworzymy tę paczkę. Standardowo. Tak zapakowane, że muszę ten nożek naostrzyć. To jest nożek po babci. Świętej pamięci. A tu się nie docięło łowiarstwo. Wielki karton i zapakowane takie małe coś. O. To jest Made in China Shot. To jest firmy Shot. O, zobaczcie. I to jest nóżka do Nikona Z. Do Nikona Z. Do obiektywu 180-600 pod Nikona Z z mocowaniem Arca Suite. To on chyba się tak bierze i nazywa. Zaraz to rozpakujemy. O. Wygląda ono tak i tutaj ma te żłobienia na Arca Suite. Elegancko. Odkręcimy tą i zobaczymy, jak sobie ta daje tutaj radę. Okay. Aha, to jest tak rozwiązane, że to poluzujemy, możemy obkręcić, ale to nam wtedy nie wyskoczy. Musimy odciągnąć. To musimy odciągnąć, żeby wyciągnąć sobie tego. Fajnie zabezpieczone jest, dosyć fajnie jest zrobione. Spróbuję tą odkręcić, oryginalną. O. Zobaczymy, jak się ten będzie sprawował. Chodzi o to, żebym nie miał dodatkowych żadnych tych rzeczy do statywu. O, elegancko. Wyszło, że jest elegancko. Zobaczmy, tu w pionie mamy kropki. Ustawmy je równo i przykręcimy. No jest elegancko. Nie wygląda to źle. Jak będziemy chcieli tym ruszać naokoło, to też da radę ładnie. Szkoda, że nie ma uszu takich jak tutaj są. Tutaj są takie uszy. Nie wiem, czy mam wyostrzy tutaj. Jak wam dam, ostrzy na moje oko. Tutaj są takie uszy i można było pasek przewlec, ale ja i tak noszę. Tutaj mam taką przykręconą rzecz i ja noszę to po prostu na takich szelkach, które tam macie na nagraniu, któryś wam reklamuję. I widzę, że to też będę mógł tutaj na przykład przykręcić w tym miejscu. Będę mógł tutaj w tym miejscu przykręcić, bo mamy kilka miejsc na dodatki, że mogę przykręcić. Tutaj jest gwint i tutaj i ja w tym miejscu przykręcę to, więc będę mógł tutaj dawać na statyw. I to nie będę musiał tego odkręcać, bo mnie to bardzo irytowało, konieczność odkręcania tej części. Zaraz namierzę te moje szelki, ale chyba w aucie są. Zerknę tutaj i tak zostawiłem je w aucie, więc szybkie cięcie i zaraz przyjdę. Pokażę Wam, jak to działa.
wracam po przerwie. Także to wygląda tak, że mam o takie szelki. Zaraz wam zademonstruję, tylko odkręcę to stąd i przykręcę to tutaj. Jak mi to będzie tak działać, jak myślę, to się będę bardzo cieszył. Będę bardzo szczęśliwy, bo odkręcanie i przykręcanie tego za każdym razem było męczące. Tym bardziej, jak idziemy gdzieś w terenie, stanąć szybko i na przykład podłączyć monopoda albo z ręki fotografować. A to mi bardzo ułatwi sprawę. OK. Powiedzmy, że my to mamy, dokręcę to. Teraz tutaj założymy aparat, żeby nie było. O, zobaczcie, mamy aparat. Tak zrobimy, jakbym używał w tym właśnie momencie. O, się jakiś syf się nasypał na obiektyw. O, zobaczcie, wygląda to tak. O, i teraz ja po prostu sobie podchodzę, robię sobie, o, hop, i to mi wisi, wiecie, tutaj mi to wisi i potrzebuję aparat do zdjęcia, to do góry robię zdjęcia, o, i robię zdjęcia po prostu, a jak potrzebuję, to go po prostu tutaj biorę i zakładam. Tutaj mam jeszcze zabezpieczenia, że mogę zabezpieczyć aparat. Także to jest bardzo fajne, żeby mi nie spadł. O, do tej pory musiałem to odkręcać. A jak będę potrzebował na monopoda, tak żebyście widzieli, zmienię trochę pozycję kamery. O, o. Jeszcze troszkę. O, zobaczcie. I jak będę potrzebował, to po prostu tutaj wezmę, o, Arca Suite. O, i fajnie jest, bo to jest dosyć fajnie wyważone, jest dosyć długi, o, o, i mam tutaj, i to mi tutaj nie będzie przeszkadzało. Wygląda to tak. Bardzo mnie to cieszy, bardzo fajna stopka. Tu mam zamontowane na te szelki, a tutaj mam po prostu do statywu. Nie będę musiał tego więcej odkręcać, jest to dla mnie rewelacyjne rozwiązanie. Także bardzo fajnie, a ten zestaw jest bardzo fajnie wyważony. Z9 rewelacyjnie lekki i tak to bierze i wygląda. O. Zobaczcie. Nie zahaczę o iMac'a, nie. Tak to bierze i wygląda. Tutaj mamy tą część do tych szelek. Tutaj mamy tą część. To jest dla mnie rewelacyjne. Polecam wszystkim tę stopkę. Także jeszcze troszeczkę. Wybaczcie, kadr poprawię. Także polecam wszystkim tę stopkę. Do Nikona 180-600 mają też te stopki do chyba 200-500, także bardzo fajna stopka. I tutaj mamy te kropeczki, nie wiem czy widzicie, tutaj wyłoszczy, tu wyłoszczy, wyłoszczy, o, wyłoszczył, nie wiem czy będziecie widzieli, tutaj mamy kropeczki na statywie tutaj. Nie, z tej strony nie ma. O, z tej strony będzie widać. Są z tej strony. Są. Zobaczcie. Na aparacie i na nóżce, więc możemy sobie wypoziomować go. I jak tutaj odkręcimy, dobra, przyłóżmy, przyłapmy. I teraz to troszkę poluzujemy. O, i możemy. A nie widzicie tego. I jeszcze raz zmiana kadru. O. Poluzowałem i mogę obkręcać. Bardzo ładnie to chodzi. Wypoziomuję sobie. O, i troszkę. O,
działa bardzo fajnie, także tylko chciałbym mieć pewność, że ja mam to prosto, więc muszę poluźnić o, i ustawić to jakoś tak, o, rewelacja, także polecam Wam z całego serca, link i imbusik mam w zestawie, link będziecie mieli w opisie. Dziękuję sobie. No, link będziecie mieli w opisie. Wygląda, to takie są oznaczenia, są takie, no wyostrz tutaj. A 40 ma daleki dystans ostrzenia. I tutaj macie, o, Z1860 Shot. Made in China, ale opłaca się kupić. Jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Dobry deal. Jeszcze raz do zobaczenia. Trzymajcie się. Zapraszam Was na Instagrama, Facebooka i do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. A, i wszystkiego najlepszego w nowym roku. To tyle. Cześć.